Wspólny start w świat biznesu to projekt realizowany w gimnazjum w Jankowie Przygodzkim w powiecie ostrowskim, a skierowany do osób bezrobotnych i rolników. Szkoła na ten cel dostała z Unii Europejskiej 50 tysięcy złotych. Zajęcia z przedsiębiorczości. 25-osobowa grupa bezrobotnych i rolników poznaje tajniki biznesu. Uczy się, jak założyć własną firmę, prowadzić książkę przychodów i rozchodów, jak wypełnić PIT, napisać CV czy podanie o pracę. Są też zajęcia z psychologii oraz podstawy z prawa i ekonomii. Wymieniać można by długo. Prowadzę jakieś tam swoje małe rozliczenia swojej firmy. No i też między innymi też to skłoniło mnie, żeby przyjść tutaj i jeszcze sięgnąć porady tutaj pani prowadzącej, żeby jakoś to tak, jakieś tam moje wątpliwości też były rozwiane, no i dowiedzieć się jakichś jeszcze innych rzeczy, które mi się przydadzą w dalszej mojej tam pracy. Posiadam pracownika i wiem, jak mam prowadzić dokumentację, jakie rozliczenia w ogóle, jakie mam uprawnienia, łącznie jakie ma uprawnienia również nasz pracownik. No także w tej chwili chociażby jest akurat czas rozliczeniowy, no wiem, co muszę dla niego przygotować i to jednak mi ułatwiło dużo. No i również pracę przy komputerze, bo również mamy zajęcia z informatyki. No i te zajęcia również ułatwiają jednak, bo wiadomo, no, dzieci nasze mają praktycznie już to we krwi w genach, a my się jednak tego uczymy. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Prawie zawsze jest 100% obecność. Nic dziwnego, wszystkie zajęcia są bezpłatne. Wykładowcy główny nacisk kładą na praktykę tak, aby maksymalnie wykorzystać ją w codziennym życiu. Zakres materiału podzieliliśmy na 4 takie bloki tematyczne. Pierwszy to jest prawo pracy było, ale też cały czas w kontekście przerabiania przepisów prawa pracy, ale przenosimy to jak się na pracownika, nie? Czyli będziesz przyjmie się do pracy, jakie dokumenty. Te dokumenty od razu sporządzamy, czyli na przykład ten list motywacyjny czy ten CV, to od razu przerabiamy. Tak samo jeśli potem już przerabiamy umowy o pracę, to na drukach robimy umowy o pracę. Jeśli świadectwo pracy, wystawiamy to świadectwo pracy. A to już zajęcia dla uczniów. Uczestniczy w nich około 25 osób. One także realizowane są w ramach unijnego projektu Wspólny Start w Świat Biznesu. Młodzi ludzie mają nieco inny plan zajęć. Tu główny nacisk organizatorzy położyli na zajęcia z psychologiem i kurs z autoprezentacji. Jak mamy z księdzem autoprezentację, to na początku nam opowiada, jak mamy się zachowywać, czego nie mamy robić, co mamy robić, a z psychologiem to na początku właśnie też nam pani tłumaczy, a potem mamy różne zajęcia praktyczne. Tak, zajęcia praktyczne i stęki przedstawiamy, coś opowiadamy o sobie i takie. Ciekawe twoim zdaniem są takie zajęcia? Tak, bo dużo się uczymy tam. Zajęcia z księdzem to na pewno są zajęcia praktyczne. Można tam się nauczyć jak... opowiedzieć o sobie, o swoim krótkim życiu, no i ogólnie dlaczego chcę, powiedzmy, na te zajęcia chodzić. Projekt potrwa do kwietnia. Pieniądze, 50 tysięcy złotych, pochodzą z unijnego programu Kapitał Ludzki. Celem naszego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i rodziców z obszarów wiejskich. Jest pomoc w lepszym znalezieniu miejsc pracy dla osób dorosłych, no oraz dla uczniów w kontynuowaniu nauki w dalszej szkole, w dalszych szkołach oraz również radzeniu sobie na lokalnym rynku pracy już kiedy te szkoły skończą. Wydawało nam się, że jest to taki właśnie program na czasie, potrzebny właśnie obecnie, dzisiaj i młodzieży i dorosłym właśnie w trudnych warunkach gospodarki wolnorynkowej. W szkoleniu w sumie bierze udział około 50 osób. Program skierowany jest wyłącznie do mieszkańców gminy Przygodzice.